Tu jest 25. kurde, i tak. Oleksy. Do swojego przyjaciela. 25 piętro. Drugie nagranie. No cześć, przyjaciel mówi, a Olek ledwo coś, a ci powiem! A no to cześć, poczekaj! Proszę cię, jeszcze nie wyszedł, a ci powiem! No to poczekaj, proszę cię, wchodź. Olek, co, to co zawsze, nie? Barszyk, sok pomarańczowy. No wchodź, wchodź, no. A ci powiem, a to poczekaj, no. Poczekaj, poczekaj, wszystko mi zaraz powiesz, jak na spowiedź. I jak przyjaciel przyjacielowi, poczekaj. Jest. No. Co tam chłopcy z wiejskiej, z twojej partii, bo on przecież tam jeszcze z SLD. On tak, a ci powiem! Dwa, jakie to są buce! Dwa, po jednym, a kuma, jak im zbija. Te dwa, co kradną księżyc, ja cię to są... On nagrał następnego dnia Oleksy. Chciałbym bardzo przeprosić kolegów z branży, że na nich tak nagadałem. On tak, ba będę jak brzytwa, ba będę jak brzytwa. To jest drugie nagranie, to jest coś naprawdę niebywałego. Proszę bardzo, kolejne nagranie. To jest, kurde, autentyczne. Oglądam w telewizji, dziecko zatyka, a Olek w Kijowie. Ja mówię, on wychodzi, miał powiedzieć po ludzku. A on siał. Wiem. Ja mówię, a nasz człowiek, bo jak wszedł, to było tylko tak. Ja mówię, Szkocka, Finlandia, kurde, działa. Ja myślałem, że raz. Patrzę, kurde, drugi wykład. Wychodzi se u nas na wiejskiej. Ludwiku, Dornie i Sabo. Ja mówię, już z psem, bo on tam te meble jadł. Opamiętajcie się. A tam jeszcze jedna, co tam był w Kijowie, mówi, who's this? A to Kwasiu, po wczorajszym. Ale nie, proszę sobie wyobrazić, bo to trzy razy mu się tam klepło, jak jeszcze był prezydentem, proszę sobie wyobrazić, to z tym, z no jestem tak spięty, kurde, z tym, z Łotwy, jak się nastukał, ale to trzeba umieć być, 2 czy 3 promile i dać kwiatki na pałacu w Warszawie bez podpórki. Naprawdę, a jeszcze dziennikarka do niego. Panie Olek. Olek, Aleksander, co żeście pili z prezydentem? No proszę panią, przecież nie wodę mineralną. Tam się stukało, prawda? To jest coś naprawdę niebywałego. Dobra, kurde, miażdżę dalej. Komisja śledcza, proszę sobie wyobrazić. Najpierw w komisji miało być, kurde, 600 osób. Ja sobie mówię, gdzie 600 osób, jak na wiejskiej jest 460, 200 nigdy do roboty nie przychodzi. Zrobimy tak, 6 będzie. Pierwszy przychodzi pan Kaczmarczyk. Tutaj państwo będą chyba kojarzyć. Przychodzi, ja sobie myślałem, że jak przychodzisz do spowiedzi, to ty mówisz swoje grzechy, prawda? On wchodzi i tak, 6 szpanerów. On mówi tak, oskarżam. A ja sobie tak myślę, ty, to oni ciebie oskarżają. A on dalej, oskarżam. A to czekaj, kogo? Pisiorów! Ale drugi najlepszy był, opalony na zimę, kleper. Proszę pana, jak można prostytutkę zgwałcić? Jak wyskoczył? No, jak to się stało? A pani Krawczyk? No wtedy było ciemno. A ja sobie mówię w telewizji. Ja mówię, no ale to jak ma być? Mi powiedz, prawda? I Andrew wychodzi, wielki szpaner, kurde. Wychodzi ten gruby, szósty. Mówi tak, pana inna koleżanka? Była w zakładzie resusująco w solarium. No była. Ale była na lewym dowodzie. No, bo na prawdziwy ją nie puścili. To jest taki kozak. On dalej z drugim pytaniem śmiga. Pański kolega wziął sobie z pracy 2 ciągniki i 3 traktory. A nasz dyrektor, bo stały. Ale najlepsze było trzecie pytanie. No imbecyl. On 3 komóreczki. Po co panu telefon? 21 wiek, żeby dzwonić. Czy ja to się naprawdę u nas dzieje. Potem następny przyszedł, pan Jerzy Enerfeld, Enfield, Energer czy jakiś, to może państwo nie pamiętają. Jakiś Enger przyszedł i mówi tak, przychodzi, patrzy na nich, mówi, ale to ja będę dzisiaj zadawał pytania. Czy ja to jest coś niebywałego. Jest 7, a on se zadania będzie. I też chcę was zmiażdżyć i mam nadzieję, że brawa dostanę. Boże, już się go... Nie, no jeszcze nie! O ta! Naprawdę, jest dzięki. Bo jeszcze nie będzie. Spyszu, proszę cię. Elektryka mu do łeb już odbija. Byś pracował 8 godzin, też byś tak miał.